Witajcie moi kochani, to ja wasz ulubiony Vlogmas Master i to jest faktyczny Vlogmas. W sensie taki prawdziwy Vlogmas, a nie taki, że coś komentuję. Obiecałem, że w końcu będzie Vlogmas. No i jest Vlogmas. I to będzie nietypowy Vlogmas, bo w tym Vlogmasie będę bił rekordy świata. Rekordy świata. I to nie jakieś byle jakie rekordy, to będą najbardziej hardkorowe. Ostrość? Najbardziej hardkorowe rekordy świata. Także Marek, mogę ci mówić, Marek? Zostaw łapkę w górę. Jeśli mielibyście pomysły też na inne vlogmasy, no to możecie zostawić w komentarzu swój pomysł. Ja na pewno go przeczytam, bo ostatnio czytam wszystkie komentarze. Nie, naprawdę. I na bardzo wiele odpowiadam i zostawiam serduszka. Możecie też wbić na mojego Instagrama, ChrisNoJoke, no bo tam też często wam zadaję pytanie, na przykład co byście chcieli zobaczyć. I wy wtedy możecie zadecydować o tym, co będzie na kanale. Także pierwszy rekord światowy jest tak niesamowity i ekscytujący, imponujący, że się zaraz wszyscy posramy. Otóż szukałem nietypowych rekordów świata i wiecie co znalazłem? Nie było takiego rekordu Guinnessa, ale znalazłem stronę, która była poświęcona w całości rekordom światowym związanymi z jedzeniem tostów. Tak, z jedzeniem tostów i ogólnie z tostami. Ktoś sobie uznał pewnego dnia, stworzę stronę, która będzie poświęcona rekordom z tostami. I co jest jeszcze lepsze? Znaczy, mam już tutaj tościka swojego. Znalazłem tą stronę z tostami, bardzo mnie zaciekawiło, ale tam nie było takiego fajnego rekordu, który chciałbym wykonać, mógłbym wykonać. I znalazłem rekord setter, taka strona. Todd Lynch dodał to, jak zjadł najszybciej na świecie tosta. W sensie nie mam pojęcia, po prostu jakby na tej stronie to jest najszybciej. Ale uznajmy, że to jest rekord świata, nie? Zjadł takiego... Zjadł taki kawałek chleba tostowego z przełknięciem oczywiście w 9 sekund i 82 setne. I co jest jeszcze lepsze? Ma pod tym rekordem jednego lajka. I kto zostawił tego lajka? No ja. Jestem prawdopodobnie jedyną osobą oprócz samego Todda, która zobaczyła jako rekord. Także wyobraźcie sobie pobić jakiś rekord i zobaczy ta jedna osoba i to jeszcze na dodatek ja. No trochę słabo, nie? Także muszę zjeść to szybciej niż 9 sekund i 82 setne. Myślę, że mi się uda i nawet jak mi się nie uda, to mam dla was propozycję, żebyście próbowali pobić te rekordy albo pobić moje rekordy, czyli te, które dzisiaj ustanowię. I możecie to nagrać i wstawić na grupkę na przykład albo na Discorda. Chociaż może lepiej na grupkę. Albo możecie w ogóle tego nie nagrywać, ale spróbować i napisać w komentarzach. Dobra, a więc odpalam sobie tutaj stoper i będę jadł. Będę jadł. Wiem, że to, że będę jadł nie brzmi tak ekscytująco, ale... widziałem, że on tam to złożył w pół i to ma faktycznie sens. Składanie tosta w pół, bo wtedy to sobie wepcham całe to ust, no buzi. No, wiecie co, teraz sobie uświadomiłem, że to może nie być takie proste przebić ten rekord. Bo to jest takie suche, nie? Dobra. Proszę, nie pisz przez 20 sekund. Zaraz wyjaśnię. Okej, a więc uwaga, uwaga. Start! Nie trafiłem w start. Jeszcze raz. Start. Moja. Wiecie co? Myślałem, że to będzie prostsze. Zajęło mi to 48 sekund i 73 setne. Myślę, że na luzie ktoś pobije ten wynik. I to jeszcze musiałem popić, bo to było tak słuchaj, że się nie dało tego przełknąć. Jak on to zrobił w 9 sekund? To jednak faktycznie jakiś kozak jest. No cóż, trudno, możemy przejść do następnego rekordu. Halo, kamera, proszę tu zjechać. Ach. No cześć. Okej, a więc mamy następny rekord do pobicia, tylko że nie pamiętam na czym on polega, więc muszę to sprawdzić. Polega trochę na przyczepianiu sobie do twarzy klamerek do ubrań. A dokładnie polega na tym, że... ojej. Silvio Saba założył sobie 51 takich klamerek w 60 sekund. To nie będzie proste. I to do twarzy. Jak ci się w ogóle zmieściło 51 takich klamerek na twarzy, to jest niemożliwe. A więc 60 sekund, zobaczymy ile uda mi się w 60 sekund. Czyli w tak zwaną minutę. Dobra, więc mam minutę. I czuję, że to będzie bolesne, to będzie bolesne. Pamiętajcie, spróbujcie sobie pobić ten rekord, zobaczymy. Zaczynam i... start. O! To już boli. Ucho. To jest... wiecie co? Czuję, że mój nos umiera, ale trudno. A dobra, mamy, ja nie wiem ile mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, jeszcze 30 sekund, osiem,
O, wow, mój nos. 9. Dobra, jeszcze tutaj. O, 10. Nie wiem, czy 10, czy 11. O, Jezu. Dobra, o. To strasznie boli, 12, 13. 3 sekundy. Nie, na 14, 11, to... Koniec czasu. Okej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, trzy, cztery, jedna, a, Tak, jakby najbardziej bola ta, która była przyczepiona tutaj, to był potężny ból, naprawdę, bo... Jakby zamiast za brew, to miałem zaczepione tutaj i to bardzo bolało. Nie polecam tego rekordu i oczywiście go nie pobiłem, ale założyłem 15, także to i tak chyba dobrze. Czuję ból. Spróbujcie pobić ten rekord 15, czy tam ile założyłem. Chyba 15. Ale to oczywiście nie koniec naszych rekordów. Ale na pewno koniec mojej twarzy, to jest koniec dla mojej twarzy, naprawdę. Yo, ale profesjonalizm, idę sobie ze statywem, nie? Tak się właśnie nagrywa filmy w Hollywoodzie. Okej, a więc dla kolejnego wyzwania, w sensie żeby je pobić, musiałbym założyć 29 skarpet na jedną stopę. W 30 sekund. Ja jedną parę skarpet zakładam w jakąś minutę. W sensie jakiś Paweł Durdik 28 skarpet założył na jedną stopę i ja bym musiał 29, żeby to pobić. Także spróbujemy i może się uda. Na pewno się nie uda. No. Nawet sobie nie przygotowałem tyle par skarpet, bo wiem, że się nie uda. Chociaż? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Okej, a więc jestem już na podłodze i tutaj mam wiele par skarpet. Nie, na serio jestem pewny, że to się nie uda, ale to możemy spróbować. I pierwsza powinienem zdjąć moją oryginalną skarpetę. Na którą będziemy w ogóle zakładać? Lewą czy prawą? Dobra, spróbujemy na lewą. Moja stopa jest już gotowa do akcji. A pierwsze chyba i tak porozdzielam, nie? Bo tak to dłużej zajmie. Dobra, jestem już tak naprawdę gotowy i teraz wystarczy, że sobie ustawię timer na 30 sekund. Proszę bardzo, 30 seconds. I włączymy odliczanie, a ja spróbuję pobić ten rekord, nie? To jest niemożliwe. I start. O, jak ja nienawidzę zakładać skarpet. Czy wy też tak nienawidzicie zakładać skarpet, jak ja? W sensie, zakładanie skarpet to jest najgorsza część garderoby. Skarpety są strasznie niewygodne do zakładania, trzeba je tak... Trzeba się z nimi nasiłować. Oho, mamy już 3 skarpety na lewej stopie. Nie, no chyba żartujesz, że mi zostało 8 sekund przecież. Ja zakładam dopiero 4. skarpetę. Nie, dajcie mi więcej czasu. Nie, jak mi dobrze szło, mam 4 skarpety. No cóż, dla mnie osobiście to jest takie małe zwycięstwo. A, zapomniałem jeszcze jedną zdjąć. Nie będę w dwóch par skarpet chodził, jak to będzie gorąco, się spocę. A więc takim naprawdę już ostatnim rekordem jest najwięcej pompek z klaśnięciem w 60 sekund. Steven Butler z UK zrobił 90 w minutę, czyli ponad jedną na sekundę robił. I najgorsze jest to, że ja nawet nie będę mógł jednej zrobić, bo mam nadgarstek uszkodzony prawy, ale mogę zrobić takie na pięściach. I tak nie zrobię 90 w minutę. Ale zobaczymy po prostu ile zrobi i może ktoś będzie chciał pobić. Może komuś się uda, może tobie się uda. Okej, dobra, no to polecimy przez tą minutę i ogólnie to będzie strasznie bolesne, bo będę to na panelach robił na pięściach, więc to będzie trochę bolało. O, ale boli! O mój Boże, widzicie moje oczy? Pamiętajcie, sport to zdrowie. Mówiłem wam, że sport nie jest zdrowy, widzicie to? Tak właśnie wygląda człowiek, który uprawia sport. To było bardzo bolesne, w sensie gdybym to robił normalnie, tak pompki normalne, to wtedy to by tak nie bolało. I zrobiłbym na pewno więcej. Teraz szczerze nie mam pojęcia ile zrobiłem, pewnie to policzę jakoś potem i w sensie jak będę montował. Możecie spróbować pobić to robiąc normalne pompki albo z klaśnięciem, bo o to chodziło w tym wyzwaniu. Którego oczywiście mi się nie udało pobić. No ale ciężko, było ciężko. I tak naprawdę to by było na tyle, bo tyle sobie zaplanowałem tych rekordów. Chyba, aż muszę to sprawdzić.
No także to by było na tyle i teraz najważniejsza sprawa tego odcinka, czyli pogadamy o dramie kamerzysty z Fagatą i z Kruszwilem. Także moja opinia na ten temat i pamiętajcie, nie miejcie swoich opinii, posłuchajcie tylko z tych, których lubicie na YouTubie, bo posiadanie swojej opinii jest totalnie żałosne. Także moja opinia na ten temat to... Mam to w dupie! Papari paparu paparapapą.